Wir haben uns in dem Lied und in dem Gebet daran erinnert, dass der Herr Jesus uns mit Macht zu sich ziehen soll. I w pieśni i w modlitwie mogliśmy o tym wspominać, aby Pan Jezus swoją mocą do siebie nas pociągnął. Und dass er die Feindesmächte verscheuchen soll. I aby on też rozproszył wszystkie moce nieprzyjacielskie, które chcą tym przeszkodzić. Das können wir nicht aus eigener Kraft, dafür brauchen wir Hilfe. Nie jesteśmy w stanie tego dokonać z własnej siły. Do tego potrzebujemy pomocy. Und eine solche Hilfe wird uns im Hebräerbrief vorgestellt. I tego rodzaju pomoc nam jest przedstawiana też i w liście do Hebrajczyków. Und ich denke da an drei kurze Abschnitte aus dem Hebräerbrief. I myślę teraz o trzech krótkich urywkach z tego listu do Hebrajczyków. Zu einem aus Kapitel 2, die Verse 16 bis 18. Najpierw z drugiego rozdziału od 16 do 18 wiersza. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Die nächste Stelle ist aus Kapitel 4. Następne miejsce znajduje się w czwartym rozdziale. Die Verse 14 bis 16. Wiersze od 14 do 16. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Die dritte Stelle ist in Kapitel 7. Trzecie miejsce znajduje się w siódmym rozdziale. Vers 24 und 25. 24 i 25 wiersz. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może w pełni uratować tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Wir haben sicher gemerkt, was die beiden Begriffe sind, was diese drei Abschnitte verbindet. Z całą pewnością żeśmy zauważyli, jakie to dwa pojęcia czy określenia łączą te przeczytane trzy miejsca. Das eine ist natürlich das Wörtchen, dass der Herr Jesus der hohe Priester ist. Jedno to jest na pewno to, że Pan Jezus jest tym najwyższym kapłanem. Aber es gibt noch ein anderes Wort, was in diesen drei Abschnitten vorkommt. Ale jest jeszcze inne słowo, które w tych urywkach się pojawia. Und das ist das Wörtchen Vermögen. A to mianowicie to słówko, że jest w stanie. Das heißt, der hohe Priester vermag etwas zu tun. To znaczy, że ten najwyższy kapłan jest w stanie coś uczynić. Und das Wort finden wir sehr selten in Bezug auf den Herrn Jesus. A to słowo bardzo rzadko się stosuje do Pana Jezusa. Das betont wird, dass der Herr Jesus etwas zu tun vermag. A ono podkreśla, że Pan Jezus jest w stanie coś uczynić. Nun, der Brief an die Hebräer ist eine Art Wüstenbrief. Ten list do Hebrajczyków jest swego rodzaju listem pustynnym. Das heißt, wir sehen den Gläubigen hier als Pilger auf dieser Erde. To znaczy, że on ogląda tutaj wierzących na tym świecie jako pielgrzymów, którzy idą przez pustynię. Die eine Art Wüste ist und dem Gläubigen nicht zu bieten hat. Świat, który jest swego rodzaju pustynią i nie może niczego człowiekowi wierzącemu zaoferować. Aber dieser Weg über diese Erde ist nicht so einfach für uns Christen. Ale ta droga przez ziemię nie jest dla nas chrześcijan zwykle łatwą. Es gibt gewisse Schwierigkeiten. Bywają różnorodne trudności. Die eine Schwierigkeit ist, dass wir gehorsam sein müssen.
Jedną z trudności jest to, że my musimy być posłuszni. Und Gehorsam ist nie einfach. A posłuszeństwo nigdy nie jest rzeczą łatwą. Auch wenn es hier klar dem Gehorsam seinem Wort gegenüber geht. Nawet jeżeli jest to jasne, że chodzi o posłuszeństwo w stosunku do Jego Słowa. Und jeder war mal Kind. I każdy z nas był kiedyś dzieckiem. Und er weiß, alles ist schöner als gehorchen zu müssen. I każdy z nas wie, że wszystko jest piękniejsze niż to, że trzeba być posłusznym. Und wir sind natürlich auch geistlich gesprochen Kinder Gottes. I również duchowo mówiąc, jesteśmy też i duchowo dziećmi Bożymi. Wir müssen seinem Wort gegenüber gehorsam sein. I my musimy być też i posłuszni Jego Słowu. Das schaffen wir nicht aus eigener Kraft. I nie jesteśmy w stanie tego dokonać z własnej siły. Dazu brauchen wir einen Helfer, den hohen Priester. Do tego potrzebujemy właśnie pomocnika, jakim jest najwyższy kapłan. Es gibt aber auf diesem Weg über diese Erde auch Versuchungen. A idąc drogą po tym świecie, spotykamy się również też i z pokusami, albo to słowo też znaczy doświadczeniami. Und damit wir in diesen Versuchungen nicht fallen, brauchen wir einen Helfer. I abyśmy w te pokusy nie wpadli, to potrzebujemy pomocnika. Und dieser Helfer ist wieder unser hoher Priester. I tym pomocnikiem znowu dla nas jest nasz najwyższy kapłan. Es geht im Hebräerbrief nicht darum, dass wir in der Versuchung gefallen sind. Tu w liście do Hebrajczyków nie chodzi o to, że my wpadliśmy w te pokusy. Dann brauchen wir auch nicht mehr den hohen Priester. Dann brauchen wir, wenn wir in Sünde gefallen sind, brauchen wir nicht den hohen Priester. Bo jeżeli wpadliśmy rzeczywiście w grzech, to nie potrzebujemy tego najwyższego kapłana. Dann brauchen wir den Herrn Jesus als den Sachwalter, wie er im ersten Johannesbrief beschrieben wird. Wtedy potrzebujemy Pana Jezusa jako orędownika, takiego, jaki jest opisany w pierwszym liście Jana. Der in unseren Herzen wirkt, damit die Gemeinschaft mit dem Vater wieder auf ein hohes Niveau kommt. Który działa wtedy w naszych sercach, aby nasza społeczność z Ojcem znowu była przywrócona do najwyższego poziomu. Aber es gibt noch ein drittes Problem bei unserem Weg über diese Erde. Ale jest jeszcze trzeci problem, gdy patrzymy na naszą drogę tutaj po ziemi. Und das sind die Schwierigkeiten des Lebens. A to mianowicie istnieją tutaj te wszelkie trudności naszego życia. Das können Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, in der Schule sein. To mogą być trudności w miejscu pracy lub w szkole. Das kann Krankheit sein. To może być choroba. Man könnte vielleicht noch viele weitere Dinge aufführen. Można by było przytoczyć wiele innych następnych rzeczy. Damit wir durch diese Dinge nicht zu Fall kommen. I abyśmy nie upadli z powodu tych rzeczy. Benötigen wir einen hohen Priester. Potrzebujemy właśnie najwyższego kapłana. Und das ist wieder Jesus Christus. I to znowu jest Jezus Chrystus. Und das sind diese drei großen Themen in diesen drei Abschnitten, die wir gelesen haben. I to są właśnie trzy tematy, które zawarte są w tych trzech urywkach, które przeczytaliśmy. Wir lernen dort, dass wir ihn benötigen, damit wir gehorsam sein können. My uczymy się z nich, że potrzebujemy go, abyśmy mogli nauczyć się posłuszeństwa. Wir lernen es, damit die Lebensumstände uns nicht von Gott abziehen. I uczymy się też, że potrzebujemy go, aby te okoliczności życia nie odciągnęły nas od Boga. Und wir lernen ihn kennen als den Helfer, wenn Versuchungen, Prüfungen da sind. Ale też i uczymy się, że możemy go poznać jako pomocnika, gdy pojawiają się w naszym życiu próby i pokusy. Und jeder dieser drei Abschnitte beschäftigt sich genau mit einem von diesen Punkten. I każdy z tych urywków właśnie zajmuje się jednym z tych trzech punktów. In dem ersten Abschnitt, Kapitel 2, Vers 17 bis 18 oder 16 bis 18, was wir gelesen haben. W pierwszym urywku, w drugim rozdziale od 16 do 18 wiersza, które przeczytaliśmy. Da geht es eben um die Versuchungen, um die Prüfungen, die einfach da sind. Chodzi tutaj o te pokusy albo próby, które po prostu znajdują się na naszej drodze. Und das Fantastische ist, dass unser hoher Priester selbst all in diesen Umständen auf dieser Erde gewesen ist. A fantastyczną rzeczą jest to, że nasz najwyższy kapłan sam osobiście, będąc tutaj na tej ziemi, też to wszystko przechodził. Und das ist immer etwas, was mein Herz tief getroffen hat. I to jest coś, co bardzo głęboko dotknęło moje serce.
An dem Thron der Gnade ist nicht jemand für mich tätig, der alles weiß, weil er ewiger Gott ist. Że tam na tronie łaski nie siedzi ktoś, który jest tym odwiecznym Bogiem, sondern am Thron der Gnade ist jemand tätig, der vollkommen Mensch auf dieser Erde gewesen ist. Ale tam na tym tronie łaski jest dla nas czynny ktoś, który doskonale tutaj był czynny i chodził po tej ziemi. Der Mensch Jesus Christus. Mianowicie człowiek Jezus Chrystus. Der mir deswegen zu helfen vermag, weil selbst in ähnlichen Lebensumständen gewesen ist. Który z tego powodu jest w stanie mi pomóc, dlatego że i on sam osobiście w podobnych sytuacjach życiowych się znalazł. Natürlich ohne Sünde. Naturalnie bez grzechu. Und darum sage ich noch mal, es geht im Hebräerbrief nicht darum, dass uns hilft, wenn wir in Sünde gefallen sind. I jeszcze raz to powtarzam, że tu w liście do Hebrajczyków nie chodzi właśnie o sytuację, w której my wpadliśmy w jakiś grzech. Sondern es geht darum, dass mir hilft, damit ich gar nicht erst in Sünde falle. Nie, tutaj chodzi o to, że on nam pomaga w tym, abyśmy w ten grzech właśnie nie wpadli. Nun, wir können das Lukas-Evangelium aufschlagen, Kapitel 4. Ale możemy również otworzyć Ewangelię Łukasza, czwarty rozdział. Und wir lernen dort, dass der Herr Jesus tatsächlich in Prüfungen, in Versuchungen von außen war. I tam możemy się z tego urywku, z tej Ewangelii dowiedzieć, że Pan Jezus też znajdował się na tej ziemi w tych wszystkich próbach. Kapitel 4, Vers 1 und 2. Czwarty rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Er war in der Wüste und wurde 40 Tage umhergeführt und wurde von dem Teufel versucht. A Jezus przebywał przez 40 dni na pustyni i był kuszony przez diabła. Vers 13. I 13 wiersz. Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich für eine Zeit von ihm. A gdy dokończył diabeł, tu musi być dodane słówko wszelkich pokus, czy kuszenia, wszelkiego kuszenia, odstąpił od niego. Lukas 4 zeigt uns und später auch im Garten Gethsemane, dass der Herr durch jede Art von Prüfung geprüft worden ist, die es überhaupt gab. I ten właśnie urywek z Łukasza, z czwartego rozdziału, a następnie urywek opisujący pobyt Pana Jezusa przed ukrzyżowaniem w ogrodzie Getsemane, dowodzą tego, że Pan Jezus znalazł się we wszystkich rodzajach wszelkich pokus, jakie były na tej ziemi. Es kann also von uns keine Prüfung von außen herankommen, die nicht selbst auch in irgendeiner Form erlebt hat. A więc nie może na nas przyjść jakiekolwiek doświadczenie i pokusa z zewnątrz, w której i on, będąc tutaj na ziemi, tego nie doświadczył, nie przeżył. Noch einmal, verstehen wir, was das heißt? Jeszcze raz pytam, czy my to rozumiemy, co to oznacza? Da ist jemand am Thron der Gnade tätig. Bo jest tam na tronie łaski ktoś taki czynny dla nas, der uns gerade deswegen zu helfen vermag. Który właśnie z tego powodu jest w stanie nam pomóc. Wir haben auch das Ergebnis dieser Prüfung im Wort Gottes über den Herrn Jesus. I również i oglądamy wynik tego w Słowie Bożym, co dotyczy Pana Jezusa. In 1. Petrus 2, Vers 23. W pierwszym liście Piotra czytamy 1. Petrus 2, Vers 23. Drugi rozdział, 20. Der Gescholten nicht widerschalt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 23 wiersz. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczył sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Das Ergebnis, das der Heilige Geist uns hier mitteilt, ist, ten wynik tego, co podaje nam tutaj Duch Święty, dass all diese Lebensumstände in die Hand Gottes gelegt hat. Jest taki, że on wszystkie okoliczności swojego życia powierzył w ręce Boże. Und dass seinen Weg so gegangen ist in diesen Umständen, dass uns ein Beispiel, Vers 21, hinterlassen hat. I tak przeszedł przez wszystkie okoliczności życia, aby stał się dla nas wzorcem do naśladowania, o czym mówi w tym rozdziale 21 wiersz.
Also das ist die erste herrliche Botschaft, den wir in Hebräer 2 lernen. A więc to jest ta pierwsza wspaniała nowina, którą dowiadujemy się z Hebrajczyków z drugiego rozdziału. Aber wir finden dort noch etwas Wichtiges. Ale tu jeszcze znajdujemy coś innego bardzo ważnego. Das eine ist, er nimmt sich für wahr nicht der Engel an. Vers 16, Hebräer 2, Vers 16. A czytamy w 16 wierszu tego drugiego rozdziału, że on przecież nie ujmuje się za aniołami, sondern der Nachkommen Abrahams. Lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Wir haben in den letzten Zusammenkünften gelernt, dass damit natürlich nicht die Juden gemeint sind. I w czasie ostatnich naszych wspólnych zgromadzeń w piątek i w sobotę dowiedzieliśmy się, że tu nie tylko ma na myśli to potomstwo żydowskie, sondern Abraham ist der Vater aller Gläubigen. Ale nauczyliśmy się, że Abraham jest ojcem wszystkich wierzących. Man könnte also sagen, er nimmt sich der Kinder Gottes an. Można tutaj powiedzieć, że on ujmuje się za dziećmi Bożymi. Das ist mal die erste ermunternde Botschaft hier in Verbindung mit dem hohen Priester. To jest ta pierwsza bardzo pocieszająca nowina, która łączy się z tym najwyższym kapłanem. Der hohe Priester kümmert sich um dich und um mich. Że ten najwyższy kapłan właśnie troszczy się o ciebie i o mnie. Das heißt, wir brauchen unseren Weg nicht alleine zu gehen. I to oznacza, że my nie musimy naszą drogą życia iść w samotności. Und ich komme noch einmal auf den hebräischen Knecht zurück, den ich gestern schon erwähnt hatte in 2. Mose 21. Jeszcze raz chciałbym wspomnieć to, co mówiłem wczoraj z drugiej Mojżeszowej, 21. rozdział, gdy czytamy tam o tym hebrajskim słudze. Wir lesen davon, dass dieser Knecht von sich aus sagt, ich will nicht frei ausgehen. Czytamy tam dokładnie, że ten hebrajski sługa sam od siebie zadecydował i powiedział, nie chcę wyjść wolno. Und wenn er das sagt, dann soll ihm mit einer Pfrieme das Ohr durchbohrt werden. I gdy on coś takiego powie, to wtedy pan jego miał przyprowadzić go do futryny o drzwi i miał jego ucho przekłuć szydłem. Und das spricht sicherlich von dem Werk am Kreuz von Golgatha des Herrn Jesus. I to z całą pewnością obrazowo wskazuje na te dzieło Pana Jezusa na krzyżu Golgoty. Aber dann folgt noch ein interessanter Nachsatz. Ale tam jeszcze dodane jest bardzo interesujące zdanie. Er soll ihm dienen auf ewig. I będzie mu służył na wieki. Und damit verstehen wir, dass das Ganze die Erfüllung nur in der Prophetie haben kann. I tu w tym miejscu z pewnością rozumiemy, że spełnienie tego słowa jest możliwe tylko, jeżeli popatrzymy na to słowo jako słowo prorocze. Kein Mensch kann einem anderen Menschen auf ewig dienen. Dlatego, że żaden człowiek nie może drugiemu człowiekowi wiecznie służyć. Aber der Herr Jesus kann das. Ale Pan Jezus może to uczynić. Und so geht sein Dienst nach dem Kreuz von Golgatha weiter. I tak widzimy, że jego służba po wykonanym dziele na krzyżu Golgoty dalej jest kontynuowana. Und das ist Hebräer 2, Vers 16. I o tym właśnie mówi list do Hebrajczyków, drugi rozdział, 16 wiersz. Er nimmt sich der Nachkommen Abrahams an. On ujmuje się za potomstwem Abrahama. Ist das nicht eine gewaltige Botschaft? Czy nie jest to wspaniała nowina dla nas? Auf dieser Erde war er der vollkommene Diener Gottes. Tu na tej ziemi on był tym doskonałym sługą Bożym. Und auch jetzt nach diesem Werk, nach seiner Verherrlichung ist er noch Diener. A teraz po dokonanym swoim dziele i po uwielbieniu w niebie on dalej jeszcze jest sługą. Und ich sage es noch einmal, er kümmert sich um dich und um mich. I jeszcze raz to powtarzam, troszczy się o ciebie i o mnie. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, 17 wiersz. Das interessanteste Wörtchen ist hier am Anfang das Wörtchen daher oder deswegen. Te interesujące słowo jest na samym początku, bo przecież. Wie das heißt, damit er sich der Nachkommen Abrahams annehmen konnte, musste er in allem den Brüdern gleich werden. Aby właśnie mógł ujmować się za potomstwem Abrahama, to wcześniej musiał się we wszystkim upodobnić do braci. Nun, das bedeutet, dass er Fleisch und Blut angenommen hat. A to oznacza, że on przyjął ciało i krew.
Das bedeutet, dass er ein vollkommener Mensch geworden ist. A to oznacza, że on stał się doskonałym człowiekiem. Aber es heißt eben nicht identisch, sondern nur gleich werden. A nie jest tam napisane, że był identycznym jak człowiek, tylko że on stał się we wszystkim upodobniony do człowieka. Es gibt also einen großen Unterschied. Bo właśnie istnieje wielka różnica między wir waren in Sünde geboren. Nami, że my narodziliśmy się w grzechu. Er war vollkommen sündlos. A on był doskonale bezgrzeszny. Das heißt, er musste den Brüdern gleich werden, damit er gleichzeitig ein treuer und hoher Priester und ein barmherziger und treuer hoher Priester werden konnte. To znaczy, że on właśnie musiał upodobnić się do braci, aby mógł stać się tym doskonałym i wiernym najwyższym kapłanem. Und zwar vor Gott. A mianowicie przed Bogiem. Damit er in den Sachen mit Gott. Aby on mógł te sprawy przynosić przed Boga. In den Sachen, die Gott betreffen. Te wszystkie sprawy, które dotyczyły Boga. Nun, dass dieser hohe Priester treu ist, das bedeutet, a to, że ten najwyższy kapłan jest wierny, to oznacza, sein Dienst endet nie, że jego służba nigdy się nie zakończy, und er ist nicht abhängig davon, ob wir treu sind oder nicht. I on w niczym nie jest zależny od tego, czy my jesteśmy wierni, czy nie. Sondern der Herr dient dort als der vollkommene Diener. Ale Pan służy zawsze jako ten doskonały sługa. Von Gott heißt es einmal auch, wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. O nas jest napisane, że my jesteśmy niewiernymi, ale on jest wierny, gdyż nie może zaprzeć samego siebie. Es gibt uns eine großartige Sicherheit im Herzen. To daje nam wspaniałe zabezpieczenie dla naszych serc. Dieser Dienst wird so lange ausgeführt, bis wir unser Ziel erreicht haben. Że ta służba będzie tak długo wykonywana, aż my nasz cel osiągniemy. Das zweite ist, dieser hohe Priester ist barmherzig. Drugą rzeczą to jest to, że ten najwyższy kapłan jest miłosierny. Und Barmherzigkeit bedeutet immer, a miłosierdzie zawsze oznacza, dass man den elendigen Zustand des Empfängers sieht. Że zauważa się ten nędzny stan odbiorcy tego miłosierdzia. Der Herr Jesus sieht uns hier auf dieser Erde. Pan Jezus widzi nas tutaj na tej ziemi. An einem Platz, die uns nichts zu bieten hat. Widzi to miejsce na tej ziemi, które dla nas niczego nie może zaoferować. In all den Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten. I on widzi te wszystkie trudności i przeciwstawieństwa. In all unseren Nöten. Widzi nas we wszystkich naszych biedach. Und deswegen übt er in seiner Barmherzigkeit diesen Dienst aus. I dlatego on w miłosierdziu wykonuje swoją służbę. Verstehst du, der Beweggrund dieses Dienstes sind wir. Czy to rozumiemy, że tym punktem odniesienia dla tej służby to jesteśmy właśnie my? Wenn ihn nur stehen würde, wäre ein gnädiger und treuer hoher Priester. Gdyby tylko było napisane, że on jest tym miłosiernym i wiernym arcykapłanem, dann wäre er selbst der Beweggrund und die Quelle, von dem etwas ausfließt. To on sam byłby tym punktem wyjścia i źródłem, z którego by to wypływało. Aber die Liebe des Herrn Jesus ist so groß, ale miłość Pana Jezusa jest tak wielka, dass unser elendiger Zustand seinen Dienst auslöst. Że nasz nędzny stan właśnie powoduje wyzwolenie jego służby. Er ist ein barmherziger und treuer hoher Priester. On jest tym miłosiernym i wiernym arcykapłanem. Und sein Dienst besteht in erster Linie aus zwei Dingen. A jego służba składa się w pierwszym rzędzie z dwóch rzeczy. Das eine ist, die Sünden des Volkes zu sühnen. Po pierwsze, aby przebłagać grzechy ludu. Und das zweite ist eben, was wir schon gesehen haben, denen zu helfen, die erprobt werden. A druga rzecz to jest to, co już oglądaliśmy, aby pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Der erste Punkt ist eine gewisse Schwierigkeit. Pierwszy punkt jest pewnego rodzaju trudnością. Denn das ist eigentlich die Aufgabe des aaronitischen Priestertums. Bo w zasadzie było to zadaniem tej służby kapłańskiej według porządku aaronowego. Sich um die Sünden des Volkes zu kümmern. Aby zatroszczyć się o tę sprawę grzechu tego ludu.
Aber der Herr Jesus konnte nicht Priester sein nach der Ordnung Aarons. Ale Pan Jezus nie mógł być kapłanem według porządku aaronowego. Denn seine Abstammung war ja nicht aus dem Priestergeschlecht. Dlatego, że jego pochodzenie nie było z tego pokolenia kapłańskiego. Sondern er stammt aus einem königlichen Geschlecht aus der Linie Davids und Salomos. Ale on pochodził z tego pokolenia królewskiego z linii Dawida i Salomona. Und in Prinzip oder in Verbindung mit dem Königtum ist nichts mit dem Priestertum gesagt worden. A jeśli chodzi o określenia dotyczące stanu królewskiego, niczego tam nie znajdujemy, co by było powiązane z kapłaństwem. Die Könige durften also nicht den Priesterdienst Aarons ausüben, das war klar getrennt. I królom nie było wolno wykonywać tej służby kapłańskiej według porządku aaronowego. Te dwie rzeczy były jasno oddzielone od siebie. Das heißt, auf dieser Erde konnte unser Herr nicht den aaronitischen Priesterdienst ausüben. To znaczy, że tutaj na tej ziemi Pan Jezus nie mógł wykonywać tej służby według porządku aaronowego. Wie konnte er dann die Sünden des Volkes sühnen? A więc w jaki sposób on mógł zgładzić grzechy ludu? Nun, dieses Sühnungswerk fand gar nicht auf dieser Erde in dem Sinne statt. Tak, to zgładzenie tych grzechów w tym sensie właśnie nie odbyło się na ziemi. Sondern das heißt in Johannes 12, ale jest napisane w Jana w 12 rozdziale, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Gdy będę podwyższony od ziemi, to wtedy wszystkich do siebie pociągnę. Und deswegen war so unbedingt notwendig, dass der Tod der Kreuzestod gewesen ist. I dlatego było to rzeczą nieodzownie konieczną, aby jego śmierć była właśnie śmiercią na krzyżu. Denn dort war der Herr Jesus erhöht zwischen Himmel und Erde. Bo będąc na krzyżu, Pan Jezus był właśnie podwyższony od ziemi i znajdował się między ziemią a niebem. Und so konnte er dort diesen Priesterdienst ausüben. I tam mógł właśnie tą służbę kapłańską wykonać. Und er starb für unsere Sünden. I umarł za nasze grzechy. Wir merken, wie genau das Wort Gottes ist. Na pewno to zauważamy od razu, jak dokładnie wyraża się Słowo Boże. Man hatte ja schon vorher einmal versucht, ihn zu töten, indem man Steine aufnahm. Już wcześniej ludzie próbowali go zabić, gdy uzbierali kamienie i podnieśli kamienie na niego. Aber seine Stunde war noch nicht gekommen. Ale czytamy w tym miejscu, ale godzina odejścia jego nie nastała jeszcze. Und er ging einfach durch ihre Mitte hinaus und sie konnten nicht werfen. I on po prostu przeszedł po środku nich, a oni nie mogli ani jednego kamienia rzucić na niego. Der zweite Dienst, den der Herr Jesus ausübt, a drugą służbę, którą Pan Jezus wykonuje, ist eben, dass er sich um sein Volk kümmert. To jest właśnie to, że on stara się, troszczy się o swój lud. Und da müssen wir noch einmal kurz gucken, was der Dienst von Aaron überhaupt gewesen ist. I w tym celu musimy się krótko przyjrzeć temu, z czego składała się służba Aarona. Weißt du, Aaron machte 364 Tage im Jahr immer das Gleiche. Wiesz co, że Aaron przez 365 dni w roku zawsze wykonywał jedno i to samo. 464 dni w roku. 364 dni w roku, przepraszam. Wir finden das in 2. Chroniker 13. Czytamy o tym w drugiej księdze Kronik w 13 rozdziale. Vers 11. 11 wiersz. Sie räucherten dem Herrn Brandopfer morgen für morgen und abend für abend. Druga księga Kronik, 13 rozdział, 11 wiersz. Składają oni Panu co poranek i co wieczór ofiary całopalne und wohlriechendes Räucherwerk i kadzidlane z wonnych rzeczy. Und wir haben das Schichtbrot auf dem reinen Tisch und den goldenen Leuchter und seine Lampen zum Anzünden abend für abend. I rozkładają chleby pokładne na stole z czystego złota, dbają o szczero złoty świecznik z jego lampami, aby świeciły co wieczór. Denn wir versehen den Dienst des Herrn unseres Gottes.
gdyż my przestrzegamy przepisów Pana Boga naszego. Also 364 Tage im Jahr wurde jeden Tag die Lampen zugerichtet und auf dem Altar geräuchert. A więc 364 dni w roku były wykonywane ciągle na nowo te same czynności, były rozkładane chleby i były czyszczone lampy tego świecznika. Und einmal in der Woche wurden die Schaubrote gewechselt. I raz w tygodniu były wymieniane chleby pokładne na stole. Tag für Tag, Woche für Woche wurde dieser Dienst ununterbrochen verrichtet. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu tego rodzaju służba była w świątyni wykonywana. Das ist das, was uns Vers 18 beschreibt. To jest właśnie to, co opisuje nasz 18 wiersz drugiego rozdziału listu do Hebrajczyków. Er vermag Tag für Tag vom Himmel aus denen zu helfen, die geprüft werden. On jest w stanie właśnie dzień po dniu dopomagać tym z nieba, którzy przez próby przechodzą. Aber ein einziges Mal im Jahr am 10.7. tat der Priester etwas anderes. Ale w jednym jedynym dniu roku kapłan wykonywał coś innego. Das war der große Versöhnungstag. A był to ten wielki dzień pojednania. Wo es um die Sünden des Volkes ging. Wtedy, gdy właśnie chodziło o te grzechy całego ludu. Und diese einmalige Handlung spricht eben von dem Werk des Herrn am Kreuz von Golgatha. I ten jeden jedyny dzień i ta czynność wskazują obrazowo na to dzieło Pana Jezusa na krzyżu Golgoty. Und das ist das Ende von Vers 17. I to oglądamy pod koniec 17 wiersza. Und das konnte der Herr Jesus auf dieser Erde nicht tun, sondern erhöht von der Erde am Kreuz. I tego Pan Jezus nie mógł dokonać tutaj na tej ziemi, ale dokonał tego, gdy był wywyższony na krzyż. Das heißt, es gibt zwei Gründe, warum Jesus Christus Mensch geworden ist. A to oznacza, że są dwa powody, dlaczego Pan Jezus stał się człowiekiem. Das eine ist, um zu sterben wegen unserer Sünden. Jednym z tych jest to, aby on mógł umrzeć za nasze grzechy. Und das zweite ist, um zu leiden auf dem Weg bis zu den Stunden der Finsternis, bis zu den Stunden der Finsternis. A drugą rzecz to jest to, aby cierpiał na tej ziemi aż do nastania tej godziny ciemności. Um uns in unseren Leiden zu verstehen und um uns zu helfen. Aby nas w naszych cierpieniach rozumieć i aby nam dopomagać. Eine wunderbare Botschaft hier in Hebräer 2. Cudowne poselstwo skierowane do nas z tego drugiego rozdziału listu do Hebrajczyków. Wir kommen zu der nächsten Stelle in Hebräer 5, Vers 8, in Hebräer 5. Hebräer 4. Przejdźmy do drugiego miejsca, które czytaliśmy z Hebrajczyków z czwartego rozdziału. In Hebräer 4 haben wir ein ganz anderes Thema. W tym rozdziale czwartym mamy całkiem inny temat. Da geht es um einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten. Tutaj w tym urywku właśnie chodziło od 14 wiersza, że właśnie mamy takiego arcykapłana, który by nie mamy takiego bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi. Das Wort Mitleid bedeutet auch so viel wie Sympathie. Te słowo współczucie to też można przetłumaczyć jako sympatia. Und damit ist schon klar, dass Schwachheiten hier nicht Sünde sein können. I już tym samym od razu staje się to całkowicie jasne, że te słowo słabości nasze w żadnym wypadku nie oznaczają grzechów naszych. Natürlich gibt es sogar andere Stellen in diesem Brief, wo Schwachheit tatsächlich Sünde bedeutet. Naturalnie są inne miejsca, a nawet jeszcze i w tym liście do Hebrajczyków, w których to określenie słabości nasze oznaczają grzechy nasze. Zum Beispiel Kapitel 5, Vers 2 und 3, Vers 2. Na przykład w piątym rozdziale, drugi wiersz. Da wird gezeigt, dass der irdische hohe Priester aus der Linie Aarons auch Schlachtopfer für seine eigenen Sünden darbringe.
I tam jest opisane, że ten ziemski arcykapłan z linii Arona, on składał też i ofiarę za swój własny grzech. Da auch er selbst mit Schwachheit behaftet ist. Dlatego, że i on sam był uczestnikiem tej słabości. Nicht wahr? Alle aus Menschen genommenen hohen Priester taten auch Sünden, waren auch mit Sünden, mit Schwachheiten behaftet. Tak, to i ci najwyżsi kapłani, którzy pochodzili z ludu izraelskiego, też byli właśnie podległymi pod te słabości i oni popełniali grzechy. Aber hier sind die Schwachheiten nicht Sünden. Ale tu, w naszym urywku, słabości nie są naszymi grzechami, sondern hier sind die Schwachheiten die Erprobungen des Lebens. Ale słabości tutaj w tym urywku z czwartego rozdziału to są próby naszego życia, przez które przechodzimy. Es geht einfach um Dinge, die dich und mich ganz persönlich betreffen. Bo są takie rzeczy, które ciebie i mnie dotykają całkowicie osobiście. Und diese Dinge, die können manchmal so niederdrückend sein. A te rzeczy czasami mogą być tak bardzo przygniatające, dass sie einen abziehen können hinter der Nachfolge des Herrn Jesus her. Że mogą ciebie odciągnąć od naśladowania Pana Jezusa. Und damit das nicht passiert, brauchen wir diesen hohen Priester und seinen Dienst. I aby tak się nie stało, potrzebujemy właśnie tego najwyższego kapłana i jego służbę. Und wieder heißt es in Vers 15, der in allem versucht, geprüft worden ist, in gleicher Weise wie wir. I znowu możemy przeczytać w tym 15 wierszu, że on we wszystkim był tak doświadczony, wypróbowany jak i my. Ausgenommen die Sünde. I pod koniec wiersza z wyjątkiem grzechu. Wir können ein Beispiel lesen aus dem Neuen Testament. I możemy do tego przeczytać przykład pochodzący z Nowego Testamentu. Matthäus 8, Vers 20. Na przykład z Mateusza, z 8 rozdziału, 20 wiersz. Da heißt es, i tu jest napisane, Jesus spricht zu ihm, Jezus powiedział do nich, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Neste, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Mateusza 8:20. Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Das war eine solche Erprüfung des Lebens. To było właśnie tego rodzaju doświadczenie życia. Stell das vor, du wärst in einer solchen Situation. Wyobraź sobie taką sytuację, że w niej byś się znajdował. Und einmal heißt es im Johannes oder im Lukas Evangelium. A w jednym miejscu w Jana czy ewentualnie w Łukasza jest napisane, die Menschen gingen in ihre Häuser. Że ludzie rozeszli się do domów swoich. Und der Herr Jesus übernachtete draußen auf dem Ölberg. A Pan Jezus przenocował na zewnątrz, na Górze Oliwnej. Das sind einfach die Lebensumstände, in denen man sich befinden kann. To są po prostu takie okoliczności życiowe, w których możemy się znaleźć. Das können andere Dinge sein, wie andauernde Krankheit. To mogą być i też inne rzeczy, na przykład jakaś ciągle trwająca choroba. Vielleicht anhaltende Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Może też i jakaś trudność na miejscu pracy, która nie ustaje. Vielleicht, dass man gar keinen Arbeitsplatz hat. A może być i takie coś, że ktoś przez długi czas jest bezrobotny. Allgemein die Schwierigkeiten des Lebens, die da sind. Po prostu wszystkie ogólne trudności życia, z jakimi się spotykamy. Das heißt, der Herr war selbst in solchen Lebensumständen. Der Herr weinte, als Lazarus gestorben war. To oznacza, że Pan sam był w takich okolicznościach życiowych i on wszystko doświadczył, również i to, że Łazarz też umarł. Und was war das Ergebnis? Jaki był tego wynik? Haben wir heute Morgen in der ersten Stunde gelesen, meine ich, Johannes 16. I dzisiaj do południa mogliśmy to przeczytać z Jana z 16 rozdziału. Ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Ale ja nie jestem sam, tylko Ojciec jest ze mną.
Und dann geht es etwas weiter. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. To wam powiedziałem, abyście we mnie pokój mieli. In der Welt habt ihr Bedrängnis. W świecie uciski macie. Aber seid guten Mutes. Ale ufajcie. Ich habe die Welt überwunden. Ja zwyciężyłem świat. In all diesen Lebensumständen, in denen ich mich befand, we wszystkich tych życiowych okolicznościach, w jakich ja się znalazłem, habe ich die Welt überwunden. To ja przezwyciężyłem ten świat. Und genauso wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. I dokładnie tak jak mnie posłał Ojciec, też i ja was posyłam. Ist das nicht gewaltig? Czy nie jest to potężne poselstwo? Auch hier hatte der Herr jemanden, der ihm helfend zur Seite stand. I tutaj Pan miał kogoś takiego, który z pomocą stał przy jego boku. Hier war es der Vater selbst. A mianowicie osobiście jego Ojca. Und genauso sagt uns Hebräer 4. I dokładnie to, co tutaj możemy dowiedzieć się z Hebrajczyków z 4 rozdziału. Haben auch wir einen Helfer, der uns zur Seite steht. My mamy też takiego pomocnika, który stoi przy naszym boku. Und das ist der Herr Jesus selbst, der hohe Priester. A to jest osobiście sam Pan Jezus, ten najwyższy kapłan. Der uns Kraft gibt in den Erprobungen des Lebens. Który daje nam siłę we wszystkich próbach naszego życia. Aber deswegen müssen wir etwas tun. Ale z tego powodu my musimy coś uczynić. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade. 16. wiersz. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski. Und zwar hier geht es darum, dass wir regelmäßig Bittende sind. A mianowicie chodzi o to, abyśmy byli regularnie takimi, którzy proszą. Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Wir haben das noch einmal im Hebräerbrief, dass wir hinzutreten sollen. I to jeszcze raz oglądamy w liście do Hebrajczyków, że mamy do niego przystępować. In Kapitel 10, Vers 19. W 10. rozdziale, w 19. wierszu. Aber da ist es nicht als Bittende. Ale w tym wierszu nie chodzi o to, abyśmy byli jako ci, którzy proszą. Sondern kommen wir als Anbeter. Ale tu chodzi o to, że my przystępujemy jako chwalcy. Das heißt, Hebräer 13 zeigt, wir können zu dem Thron der Gnade gehen als solche, die Gott etwas erzählen von seinem Sohn. Czyli to oznacza, że tutaj w tym Hebrajczyku w 10 rozdziale, 19 wiersz, uczymy się, że możemy przystępować do Boga jako tacy, którzy opowiadają Mu o Jego Synu. Aber Hebräer 4, Vers 16 beschreibt uns, ale Hebrajczyków 4 rozdział, 16 wiersz, opisuje nam, dass wir zu dem gleichen Thron treten können, że my możemy do tego samego tronu przystępować, zu der gleichen göttlichen Person, do tej samej boskiej osoby, in dem Falle als Bittende, jako tacy, którzy proszą, als solche, die Hilfe brauchen, jako tacy, którzy potrzebują pomocy. Und wieder tritt das Wort Barmherzigkeit uns entgegen. I znowu wychodzi nam naprzeciw to słowo miłosierdzie. Ich war in Kapitel 2, da war es der barmherzige und treue hohe Priester. Tak jak oglądaliśmy w 2 rozdziale, gdy był opisany ten miłosierny i wierny arcykapłan. Und hier ist es der barmherzige und der gnädige hohe Priester. A tu w 4 rozdziale jest ten miłosierny i łaskawy arcykapłan. Und wieder beschreibt Gott zuerst die Seite, dass wir etwas nötig haben. I znowu tutaj Bóg patrzy na tą stronę, że my jesteśmy takimi, którzy coś potrzebują. Und dann die Seite der Allmacht Gottes, dass von ihm die Gnade, die Liebe ausgeht. A potem dopiero wymieniona jest strona Boża, że od Niego wypływa właśnie łaska i miłość do nas. Also der Herr ist nicht nur da, wenn ganz klar Prüfungen von außen an uns herankommen. A więc Pan nie tylko jest nam dany wtedy, gdy na nas przystępują doświadczenia z zewnątrz. Sondern er ist ein Helfer in allen Lebensschwierigkeiten, die da sind. Ale on po prostu jest pomocnikiem we wszystkich okolicznościach, trudnych okolicznościach życiowych.
Und das, was wir brauchen, i to, czego my potrzebujemy, das kommt rechtzeitig. To zawsze jest w stosownej porze. Vielleicht nicht immer nach meiner persönlichen Meinung, nach meiner persönlichen Sicht. I może nie dzieje się to według mojego osobistego mniemania i punktu nastawienia. Ich hätte vielleicht manchmal gern die Hilfe etwas eher und etwas schneller. Ja jakże szybko, jakże często chciałbym otrzymać tą pomoc znacznie szybciej. Nein, sagt Gott, wenn sie kommt, ist sie zur rechten Zeit. Nie, Bóg powiedział, jeśli ta pomoc przyjdzie, to ona przyjdzie w stosownej porze. Das ist auch etwas, was man lernen muss. Jest to coś, czego i my też musimy się nauczyć. Und was wahrscheinlich gar nicht so einfach zu lernen ist. I z całą pewnością nie jest to takie łatwe do nauczenia się. Und der dritte Punkt, was wir in der Wüste haben, ist der Gehorsam. A trzeci punkt, jaki my potrzebujemy w czasie wędrówki przez pustynię, to jest właśnie posłuszeństwo. Eben Hebräer 7, Vers 25. O czym czytamy w Hebrajczyku w 7 rozdziale, w 25 wierszu. Wir haben diesen Vers ja gelesen. Myśmy ten wiersz czytali. Und wieder haben wir vorher einen Hinweis auf den Herrn Jesus selbst und dem Gehorsam. I znowu mamy wskazówkę wcześniej na osobiście samego Pana Jezusa i na Jego posłuszeństwo. Nämlich in Kapitel 5, Vers 8. Mianowicie w 5 rozdziale, w 8 wierszu. Obwohl er Sohn war, an dem was er litt, den Gehorsam lernte. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Bedeutet das, dass der Herr Jesus jemals ungehorsam gewesen ist? Czy to ma oznaczać, że Pan Jezus kiedykolwiek był nieposłuszny? Natürlich nicht. Naturalnie nie. Und wir lernen das auch ganz klar im Garten Getsemane. I bardzo jasno możemy tego się nauczyć, gdy spojrzymy na niego w ogrodzie Getsemane. Wenn man sieht, dass der Wille des Herrn völlig eins mit dem Willen seines Gottes und Vaters gewesen ist. Gdy widzimy, że wola naszego Pana była całkowicie jednomyślna z wolą jego Boga Ojca. Der den Gehorsam lernte, bedeutet also etwas völlig anderes. Bo te wyrażenie, że nauczył się posłuszeństwa, to jest całkowicie inne. Das bedeutet, er lernte zu gehorchen, weil es etwas völlig Neues für ihn gewesen ist. To słowo oznacza, że on nauczył się słuchać w posłuszeństwie, bo ze swojej natury i pochodzenia on był całkowicie innym. Als der ewige Sohn Gottes brauchte er vor Grundlegung der Welt niemandem zu gehorchen. Bo jako ten odwieczny Syn Boży od założenia świata on nie miał potrzeby być kiedykolwiek komuś posłuszny. Er war vollkommen Gott. On był doskonałym Bogiem. Aber dann trat er hier in diese Erde ein. Auf diese Erde kam er. Ale potem on przyszedł tutaj na tą ziemię. Dann musste er in allem den Brüdern gleich werden. I on we wszystkim musiał stać się podobny braciom. Also auch was den Gehorsam anbetrifft. A więc również i w sprawie tego posłuszeństwa. Der Unterschied ist, dass sein Gehorsam immer vollkommen gewesen ist. A różnica między nim a nami jest taka, że jego posłuszeństwo również też było całkowicie doskonałe. Vollkommen fleckenlos. Był doskonale bez plamy. Aber völlig neu für ihn. Ale ta sytuacja była całkowicie rzeczą nową dla niego. Und so sagt uns der Hebräerbrief, dass Jesus Christus auf dieser Erde tatsächlich gehorsam war. I tak ten list do Hebrajczyków nam pokazuje, że Pan Jezus, będąc na tej ziemi, rzeczywiście był doskonale posłuszny. Ich will einmal sagen, dem Wort Gottes gegenüber. Można powiedzieć, że najpierw w stosunku do Słowa Bożego. Und deswegen kann der Herr uns auch in unserer Situation verstehen, dass wir gehorchen müssen. I dlatego też i Pan może nas rozumieć w naszej sytuacji, że i my musimy być posłusznymi. Ich könnte auch hier wieder das Ergebnis anführen, das uns in den Briefen gesagt wird aus Philippa 2. I wynik tego mogę pokazać, który jest zapisany na przykład w liście do Filipian w 2 rozdziale. Auch daran haben wir uns heute Morgen erinnert. I o tym wierszu żeśmy dzisiaj rano też mogli wspominać. Erstmal Vers 8. I 2 rozdział, 8 wiersz. Sich selbst erniedrigte. Uniżył samego siebie.
Und jetzt kommt es, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. I był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Und jetzt kommt das Ergebnis. I teraz możemy oglądać wynik tego. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył. Das heißt, ein Grund für die Erhöhung des Herrn Jesus war sein vollkommener Gehorsam. To znaczy, jednym z powodów wywyższenia Pana Jezusa było jego doskonałe posłuszeństwo. In Markus heißt es an einer Stelle. A w Ewangelii Marka na jednym miejscu jest napisane. Ich meine Markus 10, aber ich finde es nicht. Chyba to jest w 10 rozdziale, ale teraz na szybko nie znajduję. Und siehe, er hat alles sehr wohl, sehr gut gemacht. A oto on wszystko bardzo dobrze uczynił. Das war sein Leben hier als Diener auf dieser Erde. Takie było jego życie tutaj na tej ziemi jako życie sługi. Alles was er tat war sehr gut, es war wohl gemacht. Wszystko co on czynił było bardzo dobre i dla dobra innych. Der Jesus war vollkommen gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. I Pan Jezus był doskonale posłuszny w stosunku do Słowa Bożego. Und genau deswegen haben wir jetzt diese Stelle aus Hebräer 7. I to właśnie z tego powodu możemy teraz czytać to miejsce z Hebrajczyków ze 7 rozdziału. In Vers 25. Ten wiersz 25. Daher vermag er auch diejenigen völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen. Dlatego też może w pełni uratować tych, którzy przez niego przybliżają się do Boga. Nur es geht ja nicht um die Frage der ewigen Errettung. A więc tutaj w tym wierszu nie chodzi o wieczne zbawienie, jak niestety my mamy w tym wierszu w tłumaczeniu polskim. Es gibt ja schon mal Leute, die meinen, dass es keine Heilsgewissheit gibt. Są tacy ludzie, którzy twierdzą, że nie można mieć takiej pewności zbawienia. Und führen unter anderem deswegen diese Stelle hier an. I z tego, aby to podbudować, to oni właśnie ten wiersz z tego listu, z tego rozdziału przytaczają. Aber das Neue Testament belehrt uns etwas völlig anderes. Ale przecież Słowo Boże i Nowy Testament nam całkowicie coś innego poświadczają. Wenn jemand in seinem Leben einen Moment hatte, wo er mit seiner Sündenschuld zu Gott gekommen ist, jeżeli jakiś człowiek miał taki moment w swoim życiu, w którym on z winą swoich grzechów przyszedł do Boga i je wyznał, dann bekommt er das ewige Leben geschenkt. Wtedy on otrzymuje w podarunku życie wieczne. Und Römer 8 sagt, dass uns nichts und niemand von der Liebe Christi zu scheiden vermag. A list do Rzymian, 8 rozdział, poświadcza, że nikt nie jest w stanie nas oddzielić od miłości Chrystusowej. Johannes 10 sagt, dass nichts und niemand uns aus der Hand des Herrn Jesus rauben kann. A Jana 10 rozdział poświadcza, że nikt nas nie jest w stanie wyrwać z ręki Pana Jezusa. Und auch nicht aus der Hand des Vaters. Ani z ręki Ojca. Und er schließt sogar damit, ich und der Vater sind eins. I zakończa tą wypowiedź tym, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Das heißt, wenn wirklich jemand mit seiner Sündenschuld zu Gott gekommen ist, dann ist er für ewig errettet. I to oznacza, że jeżeli ktoś raz w życiu przyszedł ze swoją winą grzechów do Boga, to jest już teraz w pełni i na wieki uratowany. Hier muss es also um etwas anderes gehen, wenn es heißt, völlig zu erretten vermag. A więc tu w tym wierszu musi o całkiem coś innego chodzić, gdy jest tutaj napisane, dlatego też może w pełni uratować. Es bezieht sich im Endeffekt auf unsere Reise durch diese Wüste über diese Erde. Ten wiersz dotyczy naszej podróży przez tą pustynię na tym świecie. Und dann ist die Hilfe dieses hohen Priesters so groß. I wtedy ta pomoc tego najwyższego kapłana jest tak wielką, dass er uns unbeschadet bis zum Ziel bringen wird. Że on nas doprowadzi do celu tak, żebyśmy nie odnieśli jakiejkolwiek szkody. Hat Aaron nicht geschafft. Bitte? Hat Aaron nicht geschafft. Aaronowi to się nie udało. Bei der Reise durch die Wüste, bo w czasie podróży przez pustynię, sind nahezu alle gestorben. Prawie że wszyscy przez te lata pomarli. Ausnahme war Kaleb, Josua. Za wyjątkiem Kaleba, Jozuego.
alle anderen haben den Weg durch die Wüste nicht bis zum Ende geschafft. Wszyscy inni nie dokończyli swojej wędrówki przez tą pustynię żywo. Hier wird uns nicht nur gezeigt, was unser hoher Priester alles für uns tut. I tu nie tylko jest nam pokazane, co ten najwyższy kapłan dla nas czyni. Sondern hier wird uns auch gezeigt, dass alles das, was der hohe Priester macht, vollkommen ist. Ale jest pokazane, że wszystko to, co ten najwyższy kapłan czyni, to to zawsze jest doskonałe. Und hier wird uns auch gezeigt, dass dieser hohe Priester in sich viel größer ist als der menschliche hohe Priester Aaron und seine Söhne. I ten wiersz pokazuje, że ten najwyższy kapłan jest właśnie znacznie wyższym niż ci ziemscy arcykapłanowie. Das, was Aaron nicht geschafft hat in der, auf der Wüstenreise. I to, co się nie udało Aaronowi, gdy szedł przez tą pustynię, ist etwas, was unser hoher Priester im Himmel vermag. Jest tą rzeczą, co jest w stanie dokonać nasz najwyższy kapłan. Er vermag völlig zu erretten. Dlatego, że tutaj możemy się dowiedzieć, że on jest w stanie w pełni nas uratować. Aber wen? A więc kogo? Solche, die durch ihn Gott nahen. Tych, którzy przez niego przystępują do Boga. Und wieder haben wir hier die Seite der Verantwortung. I znowu tutaj oglądamy stronę odpowiedzialności. Und das dürfen wir eben nie vergessen. Es geht hier nicht um die ewige Errettung, die bekommen wir geschenkt. I tego nigdy nie powinniśmy zapominać tutaj w tym wierszu. Nie chodzi o wieczne nasze zbawienie, które otrzymaliśmy w podarunku. Sondern es geht in diesem Brief an die Hebräer um unseren Weg als Christen durch diese Wüste. Ale w tym liście do Hebrajczyków chodzi właśnie wyłącznie o naszą drogę przez tą pustynię. Mit all ihren Schwierigkeiten. Ze wszystkimi trudnościami, z jakimi się spotykamy. Mit allen göttlichen Hilfen, die da sind. I mając do dyspozycji wszelkie Boże pomoce. Aber es ist eben kein Automatismus. Ale, jak wiemy, nie jest to rzecz zautomatyzowana. Sondern hier geht es um unser praktisches Leben. Nie, tutaj chodzi o nasze praktyczne życie. Und da erwartet Gott, dass wir auch etwas einsetzen. I w tym względzie Bóg oczekuje, abyśmy też i ze swojej strony się tutaj przyłożyli. Ich war auf der einen Seite wird uns gezeigt, wie groß dieser hohe Priester ist. I tak z jednej strony jest nam pokazane, jak wielkim jest ten arcykapłan, der alles zu tun vermag, który jest w stanie wszystko dokonać, aber das betont gleichzeitig unsere Verantwortung, ale to jednocześnie podkreśla też i naszą odpowiedzialność, dass ich diese Hilfe auch in Anspruch nehmen muss, że ja muszę skorzystać z tej pomocy. Das heißt, ich muss ihn in Anspruch nehmen, wenn Anfeindungen von außen kommen. To znaczy, że ja muszę z tej jego pomocy skorzystać, gdy spotykam się z wrogością z zewnątrz. Ich muss zum Thron der Gnade hinzutreten bei all den Schwierigkeiten des Lebens. I muszę do tego tronu łaski przystępować, spotykając się ze wszystkimi trudnościami życiowymi. Und ich muss durch ihn Gott nahen. I przez niego muszę przybliżać się do Boga. In Gemeinschaft mit Gott sein. I być w społeczności z Bogiem. Mich mit Gott und mit seinem Wort beschäftigen. I muszę się zajmować i Bogiem i jego słowem. Damit ich auch wirklich das Ziel unbeschadet auf dieser Erde erreiche. Abym rzeczywiście mógł osiągnąć ten cel, nie poniósłszy żadnej szkody. Nicht wahr? Errettet ist jeder Gläubige. Bo nieprawdaż przecież zbawionym jest każdy wierzący. Aber die Frage ist wie. Ale teraz jest pytanie, w jaki sposób osiągniemy cel? Wenn man einmal vor dem Richterstuhl Gottes steht, bo gdy kiedyś staniemy przed tą stolicą sędziowską Chrystusową, und alles durch das Feuer, durch das prüfende Gericht Gottes geht, i wszystko z naszego życia będzie musiało przejść przez ten ogień sądu sprawdzającego ze strony Bożej, was bleibt am Ende übrig? To co pozostanie na końcu? Nur die, ich sag mal, nackte Errettung? Czy, powiedzmy tak obrazowo, tylko te nagie zbawienie i nic więcej?
Und sonst vielleicht gar nichts, weil ich ein völlig fleischliches Leben geführt habe wie Lot. A poza tym nic nie pozostanie, bo może prowadziłem takie cielesne życie, jak prowadził Lot. Ich sag, Lot ist so jemand. Wenn der vor dem Richterstuhl Gottes steht und geht durch dieses läutende Feuer, nur seine Errettung bleibt übrig. Lot właśnie jest przykładem takiego człowieka, który stojąc przed tą sędziowską stolicą Chrystusową i będąc prześwietlonym w całym swoim życiu, tylko ze swoim zbawieniem zostanie. Er tat nichts, um sein geistliches Leben zu nähren. On nie czynił niczego, aby odżywiać swoje duchowe życie. Oder vielleicht über einem Abraham? Albo czy może będziemy podobni do takiego, na przykład Abrahama, bei dem viel mehr übrig bleibt? U którego znacznie więcej pozostanie? Wenigstens all die Dinge, die schon positiv von ihm im Neuen Testament erwähnt werden. Przynajmniej zostaną wszystkie te rzeczy, które w pozytywny sposób są w stosunku do jego osoby zapisane w Nowym Testamencie. Sein ganzer Glaube, sein ganzer Gehorsam. Cała jego wiara i całe jego posłuszeństwo. Alles das wird unbestanden durch dieses prüfende Feuer Gottes gehen. To wszystko ostoi się, gdy przejdzie przez ten sprawdzający ogień Boży. Was liest du Positives von Lot im Neuen Testament? A co pozostanie z życia Lota, o czym czytamy w Nowym Testamencie? Er war gerecht. Że był człowiekiem sprawiedliwym. Ich sag, er war ein Kind Gottes. A więc był dzieckiem Bożym. Und das ist das Einzige, was anschließend bei ihm übrig bleibt. A więc to będzie ta jedyna rzecz, która pozostanie z niego. Wir haben diese Hilfe an dem Thron der Gnade, diesen hohen Priester. A więc my mamy tą pomoc przy tym tronie łaski tego najwyższego arcykapłana. Damit wir ein Leben in der Glaubensstärke eines und Gehorsam eines Abrahams führen können. Abyśmy mogli nasze życie w mocnej wierze i w posłuszeństwie prowadzić tak jak Abraham. Aus eigener Kraft ging es nicht. I nie uda się nam to z naszej własnej siły. Wenn Abraham auf seine eigene Kraft vertraute, i gdy Abraham zaufał swojej własnej sile, auf seine eigenen Ideen, i gdy poszedł za swoimi własnymi pomysłami, hat er immer Schiffbruch erlitten. To zawsze doświadczył właśnie tego, że stał się rozbitkiem. Und er trug die Folgen dieser falschen Schritte sein Leben lang. I następstwa swoich błędnych kroków musiał nosić aż do końca swojego życia. Doch bei all den Schritten, die er mit seinem Helfer Gott tat, a przy wszystkich krokach, które on uczynił razem z jego pomocnikiem Bogiem, waren es Schritte des Segens, widzimy, że były to kroki błogosławieństwa, die ihm auch in der Ewigkeit niemand nehmen wird, które i po całą wieczność nikt nie jest w stanie jemu odebrać. Das ist das, was Hebräer 7 sagt. To jest właśnie to, co uczymy się z tego 7 rozdziału listu do Hebrajczyków. Der Herr vermag völlig zu erretten, że Pan jest w stanie w pełni uratować, aber wir müssen Gott nahen. Ale my musimy się przybliżać do Boga. Unser Herr lebt alle Zeit. Bo nasz Pan żyje zawsze. Und wieder wird ein Grund angeführt. I znowu jest tutaj przytoczony powód tego. Und das finde ich unheimlich schön. I ja uważam, że to jest nadzwyczaj piękną sprawą, um sich für sie zu verwenden. Aby wstawiać się za nimi. Natürlich gibt es verschiedene Gründe, warum der Herr ewig lebt dort in der Herrlichkeit am Thron der Gnade. Naturalnie są różnorodne powody tego, żeby Pan żył tam w górze przy tronie łaski uwielbiony. Aber guck mal, ein Grund ist so ganz persönlich für dich und für mich. Ale spójrz na to tak, jeden powód tego jest tak osobisty dla ciebie i dla mnie. Er lebt dort alle Zeit, um sich für dich und für mich zu verwenden. I on tam żyje zawsze, aby się za tobą i za mną wstawiać. Oder wie die Fußnote es bei uns sagt, albo tak jak też i odnośnik w niemieckim tłumaczeniu Biblii mówi, um uns dort zu vertreten. Aby tam nas reprezentować. Noch einmal, es ist genau das, was 2. Mose 21 sagt. I jeszcze raz powtarzam, to dokładnie jest to, co możemy znaleźć zapisane w 2 Mojżeszowej 21 rozdziale. Ich liebe meinen Herrn. Gdy czytamy, ja miłuję mojego Pana. Ich liebe meine Frau. Ja miłuję moją żonę.
Ich liebe meine Kinder. Ja miłuję moje dzieci. Ich will nicht frei ausgehen. I ja nie chcę wyjść wolno. So soll sein Ohr mit der Frieme durchbohrt werden. A ucho jego będzie przebite szydłem. Er soll am Kreuz von Golgatha sterben. I on musiał umrzeć na krzyżu Golgoty. Mit unter anderem einem Grund. Między innymi też i z tego jednego powodu. Er soll dort am Thron der Gnade dienen auf ewig. Aby on tam przy tym tronie łaski mógł służyć na wieki. Dein und mein Helfer sein. I być twoim i moim pomocnikiem. Und nur so können wir die bösen Mächte verscheuchen, die da sind. I tylko w ten sposób jesteśmy w stanie odegnać te wszystkie złe moce. Und nur so können wir uns in die Gemeinschaft zu Gott ziehen lassen. I tylko w ten sposób możemy pozwolić się pociągnąć do społeczności z Bogiem.